Ludzie, to koniec! Przynajmniej pewne jery, bo na rynku gier piłkarskich zaczynają dziać się naprawdę ciekawe rzeczy. Ten materiał o najbliższej przyszłości FIFA rozpocznę jednak od stwierdzenia, że powołuje się w nim na informacje przedstawione przez Toma Hendersona, czyli dziennikarza X-Fire, co do którego nie ma podstaw, by mu nie ufać, bowiem to, co wyciąga on ostatnimi czasy na wierzch odnośnie FIFA, po prostu się sprawdza. Od chociażby to Tom Henderson jako pierwszy doprowadził do przecieku informującego, że EA usunie ze swojej gry Rosję i rosyjskie kluby w geście wsparcia Ukrainy. No jak widać, jego wyciek już niebawem się sprawdził. Niemniej jednak nie można nie poruszyć jego innych doniesień mówiących o tym, że FIFA 23 będzie ostatnią grą piłkarską od EA noszącą w swej nazwie skrót Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Samo EA twierdzi, że FIFA jako federacja stoi na przeszkodzie w rozwoju serii, a ponadto za możliwość używania swojego skrótu w nazwie gry komputerowej życzy sobie od EA kolosalnych pieniędzy, idących na przestrzeni lat w miliardy dolarów. W świetle tego, jak FIFA zachowuje się obecnie w odniesieniu do ataku Rosji na Ukrainę i patrząc na to, jaki hejt spada z całego świata na tę federację, EA na zmianie tytułu swojej serii może nawet zyskać wizerunkowo, natomiast bez względu na to, jak będzie wyglądać gra od Kanadyjczyków mająca zastąpić FIFA 24, ciekawe jest, czy nie dojdzie czasem do sytuacji, że już za 2 lata pod nazwą FIFA swojej gry piłkarskiej nie zacznie wydawać jakiś inny producent. No od chociażby, jak wiemy, już w tym roku na rynku pojawi się nowa gra o tematyce piłki nożnej, czyli UFL, o której jeszcze nie wiadomo zbyt wiele, no ale już za kilka miesięcy będziemy mogli ją przetestować. Jakby nie patrzeć, seria gier FIFA ma już dobrą, niemalże 30-letnią historię i gdyby znienacka ktoś nowy zaczął legalnie podszywać się pod tę nazwę, to częściowo na pewno mógłby korzystać z tego, co do tej pory osiągnęło EA. No bo chociażby jest wielu bardzo niedzielnych graczy, którzy FIFA kupują raz na 3 lata, i gdyby zainteresowali się oni tematem gier piłkarskich ponownie w 2024 roku, pierwsza, o jakiej usłyszeliby, to byłaby prawdopodobnie FIFA od nowego wydawcy, no bo przecież tego właśnie tytułu szukaliby odruchowo ci gracze. Teoretycznie EA może tutaj więc nieco stracić, o ile szybko, sprawnie i globalnie nie uświadomi graczy, że już od przyszłego roku ich gra piłkarska wydawana będzie pod nową nazwą. No ale z drugiej strony, jeśli takiemu gigantowi jak EA nie opłaca się kontynuować współpracy z FIFA, to też mało prawdopodobne, że kto inny będzie mógł sobie na to pozwolić. No chyba, że sama federacja zacznie starać się, by wydawać jakąkolwiek grę piłkarską pod swoją własną nazwą. Temat jest ciekawy, bo faktycznie może okazać się, że zmiana nazwy będzie motorem napędowym serii, która nie będzie od teraz ograniczana przez FIFA, lecz też z drugiej strony, znając przeszłość jej, może być tak, że zmiana nazwy gry to będzie jedyna rzecz, którą zobaczymy, że tak powiem, w FIFA 24. Jak będzie, to się okaże, aczkolwiek przechodząc do kolejnych doniesień odnośnie nadchodzącej odsłony gry, ponoć w 23 ma pojawić się crossplay między platformami PS5, Xbox Series X oraz PC. No i to oznacza, że gracze na tych trzech platformach będą mogli grać między sobą, no i prawdopodobnie także, że w Ultimate Team będziemy mieć jeden wspólny rynek transferowy, a także iż w grze pojawi się w końcu jeden globalny ranking wszystkich graczy, a nie tak jak to jest obecnie, każda platforma ma swój ranking, no i nawet nie, no bo przecież PS4 i PS5, jak i Xbox One i Xbox Series X mają między sobą łączoną tabelę najlepszych graczy i trudno nam ocenić, patrząc na nasze miejsce w lidze elitarnej, na jakiej pozycji wśród wszystkich graczy na świecie tak naprawdę się znajdujemy. Crossplay FIFA 23 to byłoby bez wątpienia coś pięknego, tylko na ten moment jest czymś absolutnie niepokojącym, bo połączenie Xboxa z PlayStation brzmi fajnie, no ale dołączenie do tego PC otwiera nam furtkę przed hakerami i cheaterami, którzy w przeszłości już niejednokrotnie pokazali, iż stać ich na niemalże wszystko, bo chociażby w FIFA 16 na PC mogli dodawać sobie oni w Ultimate Team dowolne karty ocenione na 99 w nieograniczonej ilości. Obecnie może FIFA 22 na komputerach nie jest jeszcze zbytnio zhakowana i cheatowana, ale na PC bawi się mniejszość graczy i nie ma powodów, by każdy haker wyczyniał w tej grze cuda. No a jeśli komputery zostaną w pełni połączone z konsolami i dzięki nim będziemy mogli dobrać się do każdego gracza Ultimate Team na świecie, to będzie już zdecydowany powód, by dobrać się do FIFA 23 tak mocno, jak to możliwe, nie tylko dla hakerów, ale również dla konsolerów, którzy teoretycznie, mając jeden wspólny rynek i integrację z PC, będą mieli ułatwione zadanie ze zdobywaniem i sprzedawaniem
wydawaniem monet, więc przyszłość FIFA, a raczej mówiąc już w sposób przystosowany do realiów, przyszłość serii gier piłkarskich wydawanych przez EA z jednej strony wygląda bardzo obiecująco, a wręcz nadmiernie obiecująco, ale z drugiej strony, czy Kanadyjczycy naprawdę znaleźli jakiś sposób na pełne zabezpieczenie gry na PC przed hakerami i konsolerami? No, na razie trudno w to uwierzyć, bo prawdziwy test wszelkie zabezpieczenia przejdą, kiedy zostaną wpuszczone do codzienności. No, jak pamiętamy, jeszcze w materiałach sprzed roku mówiłem o tym, że EA nie potrafi zabezpieczyć nawet haseł do naszych kont, no a zresztą nawet w FIFA 22 miała przecież miejsce wielka fala kradzieży najbogatszych kont w grze. Więc jeżeli EA nie radzi sobie z takimi podstawami, to jak możemy wierzyć, że poradzą sobie oni z zabezpieczeniem scrossplayowanej gry, w skład której wchodzi tak bardzo narażony na niebezpieczeństwa PC? Ostatecznie mamy dopiero początek marca, no to, że EA pracuje nad crossplayem, nie znaczy wcale, że ma on pojawić się już w FIFA 23, bo może jest on planowany dopiero na dalszą przyszłość. No zresztą EA bardzo lubi przesuwać swoje projekty w czasie. Ot chociażby ja jestem w posiadaniu screenów, które pokazywałem już w jednym z filmików, no a konkretnie screenów z FIFA 15, gdzie budowany jest draft, no a jak wiemy ostatecznie w 15 takiego trybu jak draft nie było i zadebiutował on finalnie w FIFA 16. Więc dzieje się sporo, jest sporo znaków zapytania, ale zanim uda się nam na nie odpowiedzieć, myślę, że prędzej nagram dla was o wiele konkretniejszy materiał o nadchodzącej konkurencji dla FIFA, czyli UFL, które zadebiutować ma przecież przed 23, no i którego jestem również niezwykle ciekaw. Ale także kibicuję tej produkcji, bo EA potrzebuje konkurencji, żeby zacząć doceniać swoich konsumentów. To konkurencja z Konami w dużej mierze zrodziła ich sukces, z którego skorzystaliśmy także my gracze. No i teraz nic na tym nie stracimy, jeśli historia z ostrą konkurencją na rynku gier piłkarskich się powtórzy. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!